Raz, raz. Witam was, kochani. Nazywam się Jarosław Kudry, pochodzę ze Słowacji. I chcę wam powiedzieć, jak spotkałem Jezusa, Jezusa Chrystusa, który chodził po tej ziemi i umarł za mnie na krzyżu na Golgocie. Możemy powiedzieć to, że byłem osobą, byłem katolikiem, byłem osobą religijną. W domu miałem zrobiony ołtarz, miałem tam różne figurki, miałem to w domu, w pokoju, na stole położone figurki, krzyżyki, świece, świętowrite i te podobne. I wierzyłem temu, że to jest Bóg. Modliłem się co rano do nich, wieczór, na obiad. I cały czas wierzyłem, mówiłem do nich, że to jest Bóg. Ale po kilku latach tych modlitw, które nie były wysłuchane, bo wiadomo, balwany nie będą wysłuchiwać modlitwy, ja nie będę odpowiadał. Co spotkał żywego Boga. Było to w Chełmie na Deptaku, niedaleko Lublina. Szła mała kobieta po imieniu Karina i ona mi powiedziała, Jezus jest żywy, On Cię kocha. Na początku tej kobiecie nie wierzyłem, co ona do mnie mówi. Bo przed tym jeszcze byłem osobą, która się czuła niekochaną. Miałem bardzo niską samoocenę samego siebie. Nie akceptowałem samego siebie. A jak ta Karina mi mówiła o Jezusie, że mnie kocha, co w moim sercu zaczęło inaczej być. Poczułem ciepło. Jednego dnia sam się zwróciłem do Jezusa, oddałem mu moje życie. Wtedy moje życie się odmieniło. Chcę wam powiedzieć jedno. Ze swojego doświadczenia. Jezus jest naprawdę żywy. Jezus naprawdę umarł na krzyżu Golgoty. Ponieś śmierć za ciebie i za mnie. Wylał swoją świętą krew. Dlaczego? Z miłości do ciebie i do mnie. Jezus woła do ciebie, żeby mu zaufać i oddać mu swoje serce. Lebo tu na ziemi, bez Boga, jesteś nikim. Jesteś nikim, tak jak ja byłem kiedyś nikim. Zadaj sobie pytanie, co się ci stanie, jak za parę minut będziesz w wypadku, będziesz w szpitalu. Zobaczcie teraz, co się dzieje na tym świecie. Ale oczywiście z tym nie ma Bóg nic wspólnego. Zadajcie sobie pytanie, jutro by tu była wojna, dokąd ty pójdziesz, jeżeli cię zestrzelą, rzucą tu bombę, dokąd ty pójdziesz, gdzie pójdziesz, jesteś osobą nienawróconą, nie masz Jezusa w sercu, nie oddałeś mu swoje życie, idziesz do piekła, to masz gwarantowane. Oddajesz życie Bogu, szczerego z twojego serca, masz gwarancję, że idziesz do nieba. Nie będziesz w piekle. Mówię wam to wszystko ze swojego doświadczenia. Lebo to, co ja teraz przeżywam z Jezusem, to jest wszystko realne. Jezus jest żywy. Umarł za ciebie i za mnie. W Jezusie masz uzdrowienie. Wszystkie choroby zabrał na krzyżu Golgoty. Jeżeli jesteś chory, masz jakąś chorobę, zapraszamy cię tutaj do nas. Są to osoby, które są nawrócone z Bożego Ducha, odrodzone, które się modlą. Modlą się o chorych, uzdrawiają choroby. Uwalniają zniewolonych. Tak jak Jezus, dokładnie. Bo Jezus powiedział, że będziecie czynić jeszcze większe cuda niż ja czynię. Czyli Jezus. Mamy do tego pełnych praw przez Ducha Świętego. Sam Bóg jest naszym Ojcem. Zapraszamy. Ojcze, ja Cię wywyższam, ja Cię uwielbiam. Ojcze, ja Ci jestem wdzięczny, że Ty za mnie umarłeś na krzyżu Golgoty. Ojcze, my tu teraz stoimy z Twoimi Bożymi dziećmi. Ojcze, Ty wyślisz do nas tych, którzy Cię potrzebują, Ojcze. Będziemy tu do tedy, kiedy przez Ducha Świętego nam to nie pokażesz. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię.
Cię, Jezus nasz. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Jezus nasz. Ty cierpiałeś. Ty poszedłeś na krzyż z miłości do nas. Ludzie, opanujcie się. Jezus Chrystus umarł za was. Tak, Jezus umarł za ciebie. Oczywiście, że tak. Dlatego o tym mówię. Jezus Chrystus umarł za was na krzyżu. Dokładnie, za ciebie umarł. Wywyższamy Cię, wywyższamy, Jezus Cię kocha, wywyższamy Cię, Panie na... Ojcze, ja Ci dziękuję, że ja Ci mogę śpiewać na Twoją chwalę, że byłem taką osobą, jak teraz chodzą tu ludzie, Cię nie znali i tak samo sam się zachował, tak jak oni. Ludzie, opanujcie się, kim jest jeszcze czas, bo jak przyjdzie Jezus, już będzie za późno, czeka was piekło, już nie będziecie mieć gwarancji nawrócenia, już się nie nawrócicie, teraz jest ta wasza szansa, więcej już mnie nie będziecie, nie wiecie co będzie jutro, nie wiecie kiedy tak naprawdę przyjdzie Jezus, on może przyjść teraz w tej sekundzie i nie oddacie życie Jezusowi Chrystusowi, już jest za późno. Już macie pozamiatane. Bo tak samo nie wiecie, kiedy przyjdzie do was złodziej was okradnąć. Nie znacie czas ani godzinę. Tak samo to jest, jak ma przyjść Jezus. Przyjście Jezusa. Życie możecie oddać modlitwą. Otwarcie serce i zaprosić go do swojego serca. Nie musicie za to płacić, to jest za darmo. Nie musicie nawet co łaska na tacy jak kościele katolickim. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Panie nasz. Jezus Cię kocha. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Panie nasz. Jeżeli się nie nawrócicie, trafiacie do piekła. Nawrócisz się, idziesz do nieba. Wybór należy do Ciebie. Jezus umarł za was na krzyżu. Jezus, ten, co chodził tu po tej ziemi. Tego, o którym słyszycie w kościele katolickim. O którym wam mówili wasze rodzice, wasze babcie. O tym Jezusie, który tu chodził na ziemi. To on umarł z miłości do was na krzyżu. I trzeciego dnia zmartwychwstał. I był zabrany do nieba. Dlaczego? Wszystko zrobił to dla was. Byście mu mogli oddać życie. Byście mieli życie obfitości. Jeżeli ja wam powiem, że zapoznał się z kobietą, która oddała życie Bogu i za dwa tygodnie z nią zabrałem ślub, to nie uwierzycie, co? Ale taki jest Bóg. Spałem na takim betonie, byłem osobą bezdomną. Dzisiaj wam tu głoszę o tym żywym Jezusie Chrystusie, który was kocha, który za was umarł. Taki jest Bóg. Byłem gangstrem, zbierałem haracze. Uwolniłem się od tego. Szukała mnie policja. Interpol, po całej Europie. 3 razy jsem se modlił na kolanach. To były 3 noce. Powiem, Boże, co ja mam zrobić? A Bóg powiedział, poddaj się. A myślicie, że było tak łatwo? Zaufałem Bogu. Pojechałem na Słowację, pojechałem na policję. Jak powiedziałem, że przyszedłem se poddać, 1000 kilometrów drogę byłem, to powiedzieli, jesteś pijany, idź do domu. I jsem se modlił, jsem se nie podawał. Bo wierzyłem, że Bóg jest ze mną. To mnie zabrali do sądu i za 20 minut wypuścili. Powiedziałem, że oddałem życie Bogu.
Oni i tak nie rozumeli, o co mi chodzi. Powiedzieli, wychodź stąd, dostałeś zawiasy. Rok na dwa. A tak by som inaczej dostał może 5 lat. Taki jest Bóg. No to jest prawda. Taki dokładnie jest Bóg. Byłem oszustem. Chodziłem po deptakach. Przedawałem obrazki Jana Pawła i świętego Krzysztofa Niby. I zbierałem od was kasę. Wyście mi wręczali do ręki. Ja wam mówiłem, że zbieram na pielgrzymkę do Watykanu, że to będzie pielgrzymka rowerowa. A jak się mnie zapytali, jak to jest możliwe, normalnie. Wysiadam w Watykanie, a siadam na rower. I wciskaliście mi te pieniądze. A braliście ode mnie te obrazki. Czy to było tu w Lublinie, w Chełmie, czy tu w Warszawie, w całej Polsce. I wierzyliście mi. Tak, byłem oszustem. Przyznaję to przed Bogiem. Przyznaję to tutaj przed wami. I ufaliście tego obrazku, tego Jana Pawła. I wierzyliście to, że jak macie obrazek jakiego świętego Krzysztofa, to wam uratuje tylek, że jak pójdziecie autem, nie będziecie mieć wypadku. To było nieprawda. To jest wymysł ludzki. Ale jak oddałem życie Jezusowi, wszystko co moim życiem odmieniło. Jestem innym człowiekiem dzisiaj. W moim sercu zamieszkuje Duch Święty. Jeżeli jesteś chory, jeżeli jesteś zniewolony, jeżeli masz jakieś niewybaczenie do swoich rodziców, masz jaką urazę, przyjdź tu do nas, będziemy się o ciebie modlić. Masz szansę do normalnego życia.